Halo, halo, dzień dobry, witam u Ani w kuchni i dzisiaj serdecznie zapraszam do przygotowania ze mną tostów francuskich. Dodamy do nich trochę syropu klonowego, przez co będą słodziutkie i bardzo aromatyczne. Serdecznie zapraszam. Zaczynam od wbicia jajek do płaskiego naczynia i dodaję śmietanę kremówkę. Potem dodaję syrop klonowy i esencję z wanilii. I na koniec opruszam solą. Teraz, używając widelca, wymieszam to wszystko, aż się bardzo dobrze połączy. Teraz szykujemy chleb. Kroję na grube plastry, takie około 1,5 cm. Każdą kromkę chleba przekroję na 3 części. Jak już chleb gotowy, namaczamy go przez około 30 sekund na stronę w naszej masie jajecznej. I potem po 30 sekundach przewracamy na drugą stronę. Tak namoczony chleb jest już gotowy do smażenia. Rozgrzewam kilka łyżek oleju na patelni i smażę tosty przez jakieś 2 minutki z każdej strony. Smażę również na brzegach. Chcemy, żeby były pięknie złoto-brązowe i chrupiące. Jak już są usmażone, przekładam na papierowy ręcznik, żeby odsączyć z nadmiaru oleju i układam do serwowania. Teraz można jeszcze na zakończenie posypać troszeczkę cukrem pudrem. I gotowe! Mam nadzieję, że przepis Wam się podoba i wypróbujecie. Serdecznie zapraszam do subskrypcji. Ślicznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.